będę wziął czytać. Panie Pawle, czy już? Tak. Proszę bardzo, poprawka do druku numer 575. Tak jest. Czyli mam czytać, że rozumiem wszystko tak samo, jak pisałem wszystko. No, przeczytaj. Poprawka do projektu uchwały druk numer 575 w sprawie projektu uchwały numer 36. No tak nie musi numer. No, a to po co musimy napisać? Napisać trzeba. Czytaj, 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 czytaj zmianę treści. Dobrze. W porządku, ten... O treści. W paragrafie pierwszym zmienia się treść zdania na następującą. Paragraf pierwszy uchwały nr 36 łamane przez 374 łamane przez 2013 Rady Dzielnicy Siódmej Wierzchnie stopniowe brzmienie. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa oświetlenia na bulwarze Rodła do wysokości środków według wyceny. Koniec? Reszta? Reszta się nie zmienia. A, czyli potem jest budowa oświetlenia w ulicy Bogramek i tak dalej, i tak dalej. A tą tabelkę to też muszę zmieniać? Mam tu zobaczyć tabelkę? Nie. A ja? Ale to jest... Zapisuję, no to proszę się pokazać. Nie. Szanowni Państwo, ale nie można było napisać, że słowo wodkami zmienia się na rola. Tak, 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 tak napisałem. Szanowni Państwo, co z wodkami w tabelce robimy? Przepraszam bardzo. Kolega troszeczkę rada postępuje nie fair, bo takiego zadania w ostatniej chwili się praktycznie nie zmienia, nie wprowadza się zupełnie nowego zadania. To zadanie jest praktycznie realizowane, znaczy początki to są od kilkunastu lat jeszcze, jakby chyba może bodajże Marzela, jeszcze poprzedniej rady, to są już przynajmniej te trzy kadencje wstecz. Tam były złe warunki techniczne, jest zrobiony nowy transformator, nowe słupy. Ja też nie rozumiem tej kwoty, jaka jest, bo dla mnie to są trzy do przeniesienia lampy. Tylko, bo administracja jest zrobiona po zasadzie ceny. Ale to nie wprowadza się zmiany, mówię w ostatniej chwili, wprowadza się swoje. Co można powiedzieć tym mieszkańcom w tej chwili, że co? Oni są gorszymi mieszkańcami miasta Krakowa, im się już oświetlenie nie należy. Czyli oczywiście do wyczasowania to słupy są, ale muszą być zaprojektowane. Jak słupy są, to nie trzeba było. Świetnie, to są rzeczy, na których nie trzeba dać. Szanowni Państwo, co mam powiedzieć tym mieszkańcom, bo to jest z mojego regionu, że oni są gorszymi obywatelami miasta Krakowa i nigdy nie będą mieli oświetlenia, bo akurat na bulwarze Rodła tam są lepsi mieszkańcy. Co można tym ludziom powiedzieć? Mogę się odnieść? Proszę Państwa, pytanie. Może oni nigdy nie będą mieli oświetlenia, bo im się nie należy. Ja tylko chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę. Do WPF-u musimy podać konkretnie kwoty. Jeżeli ja rozumiem, że autor poprawki ma na myśli podanie tych samych kwot i tego samego, co tu jest, tak? No, obracam się w ramach tych środków, które są... Bo nie możemy pisać do wysokości środków, bo do WPF-u pisze się konkretną kwotę. Krzysiek, Andrzej... Ja chciałem jeszcze raz po kwot, bo to jest dosyć ważne, taka jest prawda. Kwoty muszą być wiarygodne i udokumentowane, jako że następnie na podstawie tego powstaje projekt uchwały Rady Miasta zmieniający jeden z dwóch najważniejszych dokumentów, to znaczy wieloletnią prognozę finansową, który jest opiniowany przez, w tym wypadku prawdopodobnie ZIL, który jest opiniowany przez skarbnika i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ten projekt nie otrzyma pozytywnych opinii, bo kwoty będą niewiarygodne, to on najprawdopodobniej nie zostanie przyjęty. Ja mam takie pytanie, czy masz jakąkolwiek, tak powiem, wycenę, ile by się kosztowało, no bo bulwary długi, żeby się na sytuacja taka, że będzie założony projekt na 10 tysięcy, no na okrągło 9 tysięcy, okaże się, że będzie na całości, po czym przy czasie realizacji wyjdzie, że można z tego zrobić połowę i zaczną się problemy, bo projekt będzie niezrealizowany. Jest pytanie, co później, jak rozpocznie prace budowlane, czy są odebrane, no i później co? Potem na to będę fajną część. Ja przy okazji przypomnę Państwu radnym, że jak my przy uchwale podjęliśmy już
dwukrotnie o realizacji. Wracacie do tematu w zadziwiający sposób. Ale w zadziwiający sposób ta uchwała mi się tutaj wpadła. No. Dlaczego zadziwiający? No to przecież nie ja wróciłem z moim projektem uchwały, tylko projekt uchwały wrócił z taką mocą, że nie tracimy żadnych środków i dalej na tym spotkamy, co miało być. Ale ja mówię, ale ja mówię, że o realizacji oświetlenia i ulic w tej Radzie zapadła już i rok temu. Ale na to przeciwa, to dalej jest. Nie został zrealizowany. W takiej sytuacji ja chciałbym się zwrócić uwagę, że jeżeli przegłosujemy poprawkę, która będzie wadliwie uchwałą ustanowił, to będzie uchylona. To jest oczywiście. Ale słuchajcie, dajcie mu na poprawkę i głosujmy to wreszcie, bo to będziemy tak pisać tą poprawkę. Ale ja nie znam tej poprawki nawet. No to nie piszę dalej, no bo nie chcę się robić. Czekam na linijkę. Bardzo proszę o pamięć, Krzysztof Kwarczyk. Przede wszystkim no, pytanie, czy wydawanie 50 tysięcy na budowę do dwóch domów oświetlenia to jest jednak jaka przesada, bo przyjmując tą filozofię, zaraz do każdej stodoły będziemy budować oświetlenie. Przy problemach infrastrukturalnych, które są, to nawet do największej na wsi, na obszarach miejskich, takich inwestycji robi. Tam nie popieram postulat, żeby te pieniądze przeznaczyć na budowę oświetlenia, ale... Mogę prosić o ciszę? Mogę odpowiedzieć, że upadło tutaj pytanie, ale mnie nic nie mogę powiedzieć. Przepraszam bardzo, dajcie odpowiedzi Pawłowi. Składa pan poprawkę. No ale chciałem się odnieść tutaj do pytań, które padły. Do czego? Do pytań, które padły. Ja nie słyszałem zamiast. A ja słyszałem zamiast. Przepraszam bardzo, ja nie udzieliłem głosu. Nie było żadnych pytań, Rada nie ma tych pytań. Jak nie znam tych pytań? A jakie pytania? No pytał się mnie tutaj radny, co ma powiedzieć ludziom. Proszę powtórzyć pytanie. Zadałem pytanie, co ja mam powiedzieć mieszkańcom ulicy Pod Kamień, że co, są gorszymi obywatelami miasta Krakowa i nigdy nie będą oświetlenia. Czy tam oświetlenie się ściągnie, mówię, już przed kilkunastu lat? Ja wiem. Ten temat... Proszę. Ja uważam, że trzeba odpowiedzieć, jak się ktoś pyta i moje stanowisko jest takie. Ja nie mam przeciwko dwóm domom na ulicy Pod Kamień, które tam są, ale uważam, że wydawanie 40 tysięcy złotych z naszych pieniędzy, żeby budować oświetlenie do dwóch domów, to moim zdaniem za tą kwotę można oświetlić bulwar, który w tym momencie jest w ogóle nieoświetlony, nie ma tam ani jednej lampy. Z tego bulwaru korzysta masa ludzi, a nie tylko dwoje, nie wiem, tam jest mieszkańców w tych domach, może i tam jest po piątek. Niech sobie będzie jaki chce. Uważam, że 40 tysięcy wydawanie do dwóch domów to jest duża przesada i nie powinno być tysiąc pół roku. To nie jest nasza wycena. Nie ma oczywiście. Ale na 3 drodze to nie wiem. Ale to przyjemno. Ale nie wiem, nie wiem. Ale on ma takie zdanie, ma prawo. Szanowni Państwo, moment! Padł wniosek formalny autorstwa Krzysztofa Kwarciaka o odrzucenie projektu uchwały. No i Bez poprawki. Szanowni panie radny, moment chwileczkę. Czy poprawka wpłynęła, czy nie chcę usłyszeć? Ja to zależy od pana przewodniczącego. No proszę mi przekazać poprawkę. Nie daje poprawki. No, zdałeś i zabrałeś. Szanowni Państwo, wniosek Krzysztofa Kwarczaka o odrzucenie projektu uchwały jest dalej idący aniżeli poprawka. W związku z tym będziemy głosować najpierw wniosek o odrzucenie projektu uchwały złożony przez radnego Krzysztofa Kwarczaka. Głos za. Głos przeciw.
Chcesz powiedzieć coś, tak? Tak, jak najbardziej. Uważam, że sposób taki procedowania to jest po prostu taki skandal. Ale naprawdę za przeproszeniem, bardzo cię lubię, ale ostatnio była dyskusja. Odnosimy się teraz do... Przepraszam, przepraszam, jest głos przeciw, moment, ma prawo. Argumentuję, spokojnie. Ale za odrzucenie... To jest głos przeciw wnioskowi o odrzucenie. Tak, nie, to nie do Pawła. Spokojnie. Bez różnicy. Spokojnie. Chodzi mi o to, że ostatnio zobowiązywałeś się, kiedy była ta dyskusja, że jednak przygotujesz po tym, jeżeli przyszło jednak, że jest robiona całkowicie, że przygotujesz projekt normalnie, w normalny sposób w komisji na robienie oświetlenia na ulicy Rodła. Ja takiego projektu nie widziałem i bardzo mi się nie podoba, że po raz drugi w ten sam sposób próbuje się... Przepraszam bardzo, dajcie coś powiedzieć. Jeżeli jest głos przeciw złożonemu wnioskowi o odrzucenie projektu uchwały, to ktoś, kto ma głos przeciwny temu wnioskowi, wybaczcie, ja nie będę moderował jego sposobu rozumowania. I przepraszam bardzo, nie moderuję niczej wypowiedzi. Wiele razy za mi zabierasz głos, bo... No tak, jeżeli... Ja miałem głos, tak nie mówię. Ale dajcie mi głos. Ale nie zabierasz głos. Podniosłeś tylko rękę i czekałem, nie powiedziałeś nic. No, chciałem powiedzieć. Ale nic nie powiedziałeś, no przepraszam. Proszę bardzo. Jeżeli proszę, to skończyć. Dlatego uważam, na tej podstawie sytuacji, że ten wniosek o odrzucenie jest zupełnie bezsensowny. Powinniśmy głosować w sprawach dotyczących tej uchwały, więc spotkamy, a nie bulwaru Rozwa. Przygotujmy projekt odnośnie bulwaru Rozwa. Zawsze nie będę popierał, bo uważam, że to jest też inicjatywa, którą warto przeprowadzić. Może nie będzie w 2014 roku, 2015, ale temat jest odnośnie ulicy Bodkamy. Szanowni Państwo! Proszę o ciszę. Pan wniosek o odrzucenie projektu uchwały autorstwa Krzysztofa Kwarczaka. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie radny, proszę bardzo. No właśnie, panie radny, rozpraszam. Jeszcze raz, kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Wniosek został odrzucony. Zatem głosujemy poprawkę autorstwa pana Pawła Hajfasza. Tak? Bo poprawka, reasumując, zmienia całkowicie treść uchwały, jeśli chodzi o zadanie, czyli z budowy oświetlenia w ulicy Podkamy, w takiej samej treści, jak ten projekt uchwały dotyczy bulwaru Rodło. Tak? Tak. Tak jest. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Pawła Hajfasza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została odrzucona. Przechodzimy do głosowania. Do głosowania inne. Po głosowaniu? Po głosowaniu. Na prawo. Przegłosowano. Tak, uchwały rozumiem. Uchwały. Proszę wniosek o trzy osoby podpisać. Tak? Proszę sprawdzić, ja nie muszę to ale przyjdę, że to może być 40 tysięcy, nie szukam problemu. Po prostu mam takie prawo. Nie będę łączył. Mam swoje poprawkę. 60 tysięcy na pochylnie przed kościołem też. Sorry. No ale nie Panie, dlaczego?
Za. Gaczorek Filip. Za. Garzeł Marzena. Za. Golon Kamarek. Za. Hawlanek Andrzej. Za. Jakubowski Krzysztof. Wstrzymuje się, tak? Kajfasz Paweł. Przeciw. Kapusta Marcin. Wstrzymuje się. Kowalski Paweł. Przeciw. Kwarciak Krzysztof. Przeciw. Mach Julia. Za. Mardyła Magdalena. Za. Markowski Jakub. Za. Milej Jerzy. Wstrzymuje się. Sikora Marek. Za. To mi dajski pios. Wcisło Ewa. Po prostu umówiliśmy się, że rodziny każemy weszło na świat. A co ci tyle na tym na tym parze? Szanowni Państwo, Jurku, głosów za, 12, przeciw, 4, wstrzymały się 3 osoby, zatem uchwała została przyjęta.